że przerywam. Przyjeżdżajcie do Łodzi. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Może nie All Stars polskiego RC, natomiast chcieliśmy zacząć cykl, tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, zawodnicy polskiego RC. Dzisiaj jestem z Bartłomiejem Zamrzyckim. Cześć, cześć. No i co, mam tutaj w zasadzie 15 pytań. I będziemy tutaj Bartka trochę maglować, jak to tam było wcześniej, jak zaczynał, na jakim etapie jest teraz. Natomiast na początku warto przypomnieć, że jesteśmy tutaj u pana Niko, to jest sklep Ata. Jeżeli jesteście z Warszawy, to wpadajcie na trzecie piętro do Blue City. Tam jest piękny sklep modelarski z torem do wypożyczenia modeli. Tutaj z boku mamy oczywiście tor do, no, do już takich lepszych treningów on-roadowych, więc przyjeżdżajcie tutaj. Bartek jest chyba jednym, tak mi się wydaje, że jest jednym z wychowanków pana Nika, więc na pewno tutaj nam o tym opowie. I co? No zaczynamy, Bartku. Powiedz nam, jak to się zaczęło, te wszystkie rzeczy? Jakie tam historie były, nie? To jest w sumie długa historia, ale mamy czas. Zaczęło się dokładnie piętro wyżej, też na torze u pana Niko, obok sklepu Ata. A zaczęło się to na mini zawodach, ale może jak w ogóle pierwszy model, skąd on się wziął? Tak, no właśnie, chciałem się No więc generalnie ja już wcześniej, przed tym jak się zajmowałem RC, latałem dużo z tatą helikopterami, samolotami, wszystko RC oczywiście. No. I oprócz tego tam miałem jakieś modele, jeśli chodzi o samochody, to był 1.18, natomiast one były nieruchome, nie? Aha. Ja o tyle, co się sklejaniem dużo nie zajmowałem, to na przykład czasem coś dokańczałem, co tata już zaczął. No tak. I generalnie, no, któregoś dnia powstało pytanie, czy jakby dostał taki samochód 1.10, to bym jeździł, nie? No i jako, że no wiadomo, byłem mega napalony na to. No jak to każdy młody. No pewnie, no to pojechaliśmy do najbliższego tam, ciężko nazwać, modelarskiego, po prostu sklepu, można powiedzieć, z takimi bardziej zaawansowanymi zabawkami. Dokładnie. No, dokładnie. I tam oczywiście seria Tamiya, jako że Tamiya, jeśli chodzi o te modele, to bardziej plastikowe dla początkujących, no jest to chyba jeden z liderów. Modele. No jeden z liderów modele. Jest na pewno. Tak. Tam obok nie ma dyskusji tak naprawdę. No to pierwszy model to była Tamiya TT-01, klasyczna TT-tka z budą od Subaru Imprezy, to pamiętam, bo się bardzo nie ubierałem. Jeszcze, bo poprzednio z Szymonem Madziarem rozmawiałem wcześniej, TTL gdzieś było w nazwie? Tak, to były różne opcjonalne wersje. Opcjonalne, to była wyższa wersja od TT-01? Wiesz co, powiem Ci szczerze, nie pamiętam. Nie pamiętasz, natomiast to były konwersje, były też inne rozszerzenia do TT, ale niestety ich nie pamiętam. No i tak, generalnie, ponieważ mój tata tutaj bywał często, to wiedział, że tu jest tor. I on był dokładnie piętro wyżej, to był mały tor, chyba tam 4 zakręty miał, łącznie 5. No i tam raz, chyba nawet na następny dzień po zakupieniu tego modelu przyjechaliśmy pojeździć. I to był piątek. Przyjechaliśmy w sobotę i patrzymy zawody, co się dzieje, nie? No ja jak chciałem pojeździć, a taki rozczarowany, to nie pojeżdżę. No i wtedy oczywiście organizatorem był pan Niko, a docelowo RC Szkoła, która jak widzę do dzisiaj istnieje. No właśnie, zachęcamy, musimy przerwać, bo tutaj warto powiedzieć, że jest tutaj też RC Szkółka. I wszystkie informacje macie w sklepie na trzecim piętrze, dowiedzcie się, bo jakby krok po kroku możecie sobie dotrzeć do takiej RC Szkółki. Tutaj dostaniecie modele, dostaniecie pełne wsparcie, całą informację na temat tego, jak zacząć taką przygodę. I warto tutaj naprawdę przyjść, jak jesteście z Warszawy, no to pewnie gdzieś znajdziecie sobie chwilę. Właśnie ja do niedawna ciągle miałem na swoich skrzydłach naklejki RC Szkoły, tak, no. Znaczy niestety one mi się skończyły, a skrzydła są tak szybko zmienione. No, skrzydła częścią. Się szybko rozwalają pewnie. No tak, no, więc po prostu już ich nie mam, ale do tego też przejdę potem. No i dokładnie, jeśli chodzi o te zawody, to tam dowiedzieliśmy się chyba od jednego z pracowników pana Niko sklepia, jak to wygląda i tak dalej. No. I generalnie takimi sędziami, takimi pomocnikami zawodników był Patryk Raczyński i Kuba Niedźwiecki, dzięki którym no w ogóle nie było tu. Nie, absolutnie by mnie tu nie było i niczego bym nie zaczął. Niczego bym w ogóle nie zaczął.
Także oczywiście dowiedzieliśmy się wszystkiego, jak to wygląda, jaka jest formuła, kiedy są następne zawody, na które przyjechaliśmy. No i przygotowanie już, sprzęt był jakiś tam lepszy? Nie. Jeszcze nie. Nie, żadnego przygotowania, żadnego absolutnie przygotowania, bez żadnego tire additive'u, felgi pudełkowe, puste w środku, opony z bieżnikiem. Na wykładzinę. Oczywiście ta buda moja ulubiona Subaru imprezy. No i potem tak jakby z każdymi zawodami Patryk i Kuba zaczęli nam po prostu coraz więcej takich protipów sprzedawać. To znaczy, musicie kupić takie opony, które musicie posmarować, żeby uzyskać to. Taka i taka buda jest lepsza w wytrzymałości. A który to był rok, powiedz mi? Bo To był początek 2010. 2010, aha, tak. No dobra. To był początek 2010, no i zaczęli nam wszystko tłumaczyć po kolei. Też widzieliśmy u innych ludzi inne ładowarki, inne sposoby. W ogóle powstała dla nas abstrakcja robienia amortyzatorów. W ogóle no, inny świat, nie? No i to, co może odbiegało od aktualnej formuły zawodów, to że na przykład biegi były po 2 minuty. Były po 2 minuty, a że tor był mały. Nimchy. Były dwuminutowe, a jeździło się w parach. Także dokładnie starty w parach. W dwuosobowych po prostu slotach. 2 minuty, 2 osoby. Dokładnie. Okay. No i wiadomo, wygrywał ten, który dojechał tak jakby, jeśli nadrobił coś, albo zyskał więcej przewagi czasowej. I takich eliminacji zawodów RC Szkółka były załóżmy tam 3 chyba. I finał. I finał to był bieg 5-minutowy. Ale też w parach. Nie, to już był finał, w którym jechało tam chyba maksymalnie 5 zawodników w zależności od toru. No i tak jeździliśmy i RC Szkoła taką swoją siedzibę, jeśli chodzi o treningi, gdzie można było lepiej potrenować, zmieniła na halę na Bema. No tam było ciężko z ogrzewaniem, tam było ciężko z wilgocią, natomiast oświetlenie było zarąbiste. Tam wiele sezonów, jeśli chodzi o RC Szkołę, przejeździłem. Tam najwięcej doświadczenia takiego początkowego, wydaje mi się, zdobyłem, jeśli chodzi o szybkie zapoznanie się z torem, jeśli chodzi o trochę większy tor, bo to nie był mały tor wbrew pozorom. Ale co, to był tor tak rzędu 400 metrów kwadratowych, 600, 300? Nie, wiesz co, jak więcej niż 300 to nie było według mnie. A, czyli był trochę większy, znaczy połowę większy niż ten co w Łodzi na nim jeździmy u nas, 600 metrów mamy u nas. Coś takiego. On-road, takiego. Wszystko to był on-road. Znaczy, on-road generalnie nie miał różnicy z off-roadem, bo nie było żadnych przeszkód, nie było niczego. Po prostu to były modele tego typu, znaczy tego typu, no może nie tego typu, ale... Plastiki tam, bo to ponieważ była RC Szkoła, to nie było żadnych openów, nie było żadnych szybszych klas, po prostu przyjeżdżała grupa 20 dzieci i byli podzieleni na tam swoje sloty, jeśli chodzi o klasę, nie było żadnych kategorii wiekowych oczywiście. I w taki sposób się jeździło. To, co też mi dało w sumie największe, takie jakby, może można to powiedzieć, największe doświadczenie, największą przewagę nad innymi rówieśnikami, to było to, że ja od samego początku praktycznie zacząłem jeździć w 3 klasach. I to był on-road. Obycie z torem, no. No i to był on-road TT01, to było 4 WD Junior DB01 i to było 2 WD Junior DT02. Wszystkie oczywiście tamiki. No tak. Jeśli chodzi o 4 WD Junior, nim już zacząłem jeździć jeszcze tutaj i od początku w sumie fajnie mi szło, bo to łatwa, bardzo przyjemna klasa była i na pierwszych zawodach jechałem na drugie miejsce, co prawda amortyzator mi wyskoczył, pamiętam ten dzień bardzo dokładnie. Natomiast na drugich już byłem pierwszy i to wygrałem z takimi osobami, Już tam jeździły parę lat. Pamiętam jak pierwszy raz tam przyszedłem. Jak pierwszy raz przyszedłem, jak jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co to są zawody, bo pamiętam, bo widziałem jakiś bieg trwał i tak dalej. Natomiast też fajnym rozwinięciem było to, co proponował właśnie Kuba i Patryk, dlatego że oni oprócz zawodów, jak nie to, że umawiali się na treningi, tylko tam było określone odgórnie, kiedy jest otwarty tor, kiedy oni będą, kiedy można tam na Bema przyjechać. Jak przyjeżdżała fajnie... Czy to opiekunowie? Tak, opiekunowie RC Szkoły. No jak się przyjeżdżało, to tak samo, dobieraliśmy się w dwójki, a jakieś ćwiczenia robili. Na przykład ćwiczenia to dokładnie, że startuje się w takiej przerwie jak na kwalifikacji i kto szybciej kogo dogoni albo odjedzie. Naprawdę bardzo dobre. Startowało się, załóżmy, były 2 miejsca takie przecinające na torze. I się tam startowały dwie osoby i po 2 minutach kto bardziej się do którego zbliżył.
Chyba że w ciągu takiego czasu ktoś któregoś dogonił, to gra się kończyła. Aha, no super. Więc wiesz, albo po prostu to bardzo uczyło też tak jakby jakiejś presji, nie? Mhm. Jakiejś presji, że wiedziałeś, że tak jakby każdy twój błąd liczy się z tym, że będziesz musiał przyspieszyć, żeby tak, odrobić, no ważne, tak dalej. Ważne jest to w zasadzie, że trening to jest raz, ale jakby presja startu, dokładnie, presja finału, to jest najważniejsze, co trzeba trenować, bo samo dobre jeżdżenie na treningu to jest raz, ale potem idziesz na finał, idziesz na kwalifikacje i automatycznie zaczynają się ręce trząść. Dokładnie, a to z tym dokładnie. Trzeba najbardziej walczyć i wtedy im większy spokój w finale, tym wyższa pozycja, więc to tak można teraz podsumować. Żeby zakwalifikować się w taką jakby już taką normalną, standardową sferę tego jeżdżenia, czyli już normalne opony, no, normalne baterie, ładowarki, przygotowania, additivy, nam dużo to zajęło, bo tutaj jeszcze będąc, tak jakby jeszcze ciągle nie byliśmy tym tak pochłonięci. Pojechali któregoś razu na Halibema, pamiętam jak pierwszy raz startowałem w 2WD, to jechałem jeszcze na szutrowych oponach, piny z tyłu, takie i opony z paskiem z przodu. Z paskami, dokładnie. I po prostu zejście z prostej, jak w jakimś drifcie, no to jeszcze była długa droga przed nami. A powiedz mi, bo tutaj ja oczywiście mam takie pytania, jaki był twój pierwszy model, no to już powiedziałeś, kiedy pierwszy raz wziąłeś udział w zawodach też. Może w jakiej klasie najbardziej lubisz jeździć na przykład? No już teraz na przestrzeni tych paru lat możesz sobie odpowiedzieć, no bo wiemy, że startujesz on-road i to też ETS-y i różnego i mistrz Europy juniorów w klasie spec w EFSZE, no to jest naprawdę bardzo fajny sukces, gratulacje ogromne, no ale tak na dobrą sprawę, większą frajdę ci sprawia jeżdżenie tak jak tutaj mamy off-roadem czy on-roadem, czy może mało się angażujesz jest w on-road na tą chwilę, ponieważ skupiacie się na przykład na dobrze dograniem nowego modelu 4WD. Jak to jest? Znaczy, generalnie to wygląda tak, że zacząłem, tak jak dobrze wiesz, od on-roadu. Zacząłem od ETS-ów, nie od EOS-ów. Tak. Tylko że w on-roadzie trzeba było trochę do tego trzeźwiej podejść, bo na EOS-ie nie mamy czegoś takiego jak junior, nie mamy czegoś takiego jak spec. Mhm. Jest od razu klasa, w której wszyscy po prostu mogą robić co chcą. No tak. No i jeśli chodzi o on-road, to zaplanowaliśmy tak, że będziemy szlifować technikę w stoku, bo w stoku się szlifuje technikę. No do prędkością tam wejścia, się zrobisz. No, tak? Dokładnie. Tak. Uczysz się tego, żeby 5 minut jechać bez błędu na najbardziej optymalnym torze, żeby po prostu, bo prędkością tam nic nie nadrobisz. W stoku na tym poziomie, na którym ja, do którego już doszedłem, to jest tak, że można w czasie biegu mieć jedną rolkę, co prawda na koła, nie? I to ile tracimy? Sekundę na kółku? No tak, ale to już jest koniec. To już jest koniec. To jest 20 pozycji w dół i ta kwalifikacja już jest skończona, tak, nie? Tak, już jest skończona. I teraz trzeba myśleć po takiej wywrotce. Zużyć opony, zużyć additive, no już trzeba strategicznie myśleć, nie? No, dokładnie. No i tam jeszcze tą technikę szlifujemy, natomiast przechodząc już do samej odpowiedzi, moją ulubioną klasą jeszcze do niedawna to było short course. Aha. No znaczy, bo to była zabawa. To była szybka zabawa. Klasa, wkładałeś po prostu silnik najmocniejszy, jaki był, przełożenie najbardziej odpowiednie do tego, jakie było, napęd na 4 koła, duży, masywny model, więc po prostu latał idealnie. No i jeżeli tym to była przyjemność. Jako że już tego nie ma, no to przeszło to na 4WD. Tak. Czyli co, twoją ulubioną klasą jest na tę chwilę 4WD? 4WD, tak. Właśnie, powiemy za chwilkę, no chwilkę później powiemy trochę o tych modelach, bo to jest jeden z najnowszych, to jest chyba z zeszłego. Jeszcze 2WD nowe nie wyszło, wyszedł znaczy, na razie. Wychodzą ciągle konwersje, ta najnowsza to jest tak, korzystamy, to jest DTM. Ona jest w miarę świeża, natomiast nowy model jest już, jak znam życie, tam w pierwszych etapach planu. A powiedz mi, największy sukces w zawodach? Wiesz co, największy sukces w zawodach to też nie mam takiego pojedynczego. Jeśli mogę powiedzieć tak częściowo, dzieląc właśnie na przykład na klasy. No to on-road to jest oczywiście ten mistrz Europy juniorów. Tak, to bez wątpienia. Ogromne gratulacje. Natomiast tak, dla mnie gigantycznym sukcesem to też na ramy czasowe można podzielić. Dla mnie gigantycznym sukcesem było to, że na przykład nie wiem czy wiesz, ale ja jestem no w 100% pewien, że ja mam na swoim koncie, mimo to, że nie najdłużej jeżdżę, najwięcej tytułów mistrzowskich w Polsce. Bo ja jeździłem po prostu, jeden weekend potrafił być taki, że 5 modeli mieliśmy. Kadet, stock, formuła, 4WD junior, open i spec.
6. I we wszystkich... I z każdego były puchary. Z każdego. W stoku na początku, widzicie? Co prawda... Widzicie, kochani? W stoku na początku nie, dlatego że tam była duża konkurencja i Michał, i Piotrek jeździł, i tak. dużo, bardzo dużo osób tam jeździło. Piotr Okoński. Pozdrawiamy. Piotr Okoński, Błażej Orłowski, Błażej Chłodziński, masa osób po prostu topowych. Wtedy dla mnie to w ogóle wzorów do naśladowania jeździła, więc stok na początku był słabszą klasą, no ale to ze względu właśnie na konkurencję. No to był kolejny, taki ta ilość po prostu tych wygranych tytułów. No i oczywiście w klasie Stadium Track, czyli tej nowej, następcy Short Course'a, ja dwa sezony z rzędu byłem na podium w overallu. W overallu. Ale w stoku czy w modifajcie? Nie, w modifajcie. W Short Course'ie byłem trzeci, a w Stadium Track'u byłem drugi. A trackiem czemu na razie nie jeździcie? Jakomu nie mam modelu, wiesz? Jakomu nie mam modelu, właśnie. To po pierwsze, a po drugie skupiamy się bardziej na pomocy teamu w dopracowaniu ustawień w modelach. No tak, no w tych modeli, które są jakby tak... Bardziej staramy się zajmować na modelach po prostu... Mistrzowskich, powiedzmy. No tak, mistrzowskich, tak? Przez które możemy jakoś wspomóc team, bo jakoś jesteśmy też kierowcami fabrycznymi, więc musimy jakiś feedback po prostu teamowi dawać. Oni nam dają ustawienia i my musimy im powiedzieć. Odpowiedzieć. Dobrze, ale sugerujemy to. Dokładnie. I tak dopracować, na tym się chcieliśmy skupić. W Stadium Tracku czy w Short Course'ach, no to właśnie każdy chyba z tych topowych zawodników, no to raczej to jako zabawę traktował i tak dalej. Tym bardziej, że też jedziecie na takiego EOS-a i ja też widzę tutaj po innych zawodnikach i też jak patrzę na ten team X-Raya, no to oni wystawiają owszem tych swoich zawodników do tego traka, ale po pierwsze mają tego traka, a dwa, że no, chłopaki są też troszeczkę zmęczeni, prawda, no bo cały czas mają... Znaczy to właśnie no, można... Na EOS-ie to jest jeszcze okej, bo są podzielone te grupy, ale na przykład na takich zawodach jak u nas w Łodzi, czy na takich powiedzmy krajowych zawodach, gdzie no naraz masz trzy modele. Znaczy właśnie powiem ci też tak, dużo, że dla wielu osób to był jakiś tam kompromis. I dlatego w tym sezonie też jest mniej osób w traku, dlatego że musieli wstawać na pierwszy hit. Tak. Musieli wstawać na pierwszy hit po prostu, ale 7 rano, pierwsza kwalifikacja. No a godzina, czy ja mówię od razu, nawet pół godziny więcej snu w taki wyjazd TOS-owy, no to jest złoto. To jest dużo, nie? To jest złoto. Oczywiście. A powiedz mi tutaj pierwszy twój kontrakt, no bo co, byłeś związany z Durango. A wiesz, że jeszcze wcześniej były powołane. Jeszcze wcześniej nie wiedziałem, no ja cię poznałem. Słuchaj, było generalnie tak, że zaczęliśmy jeździć Tamiją, ponieważ Michał Rowski jeździ Tamiją, Piotr Koński jeździł Tamiją, tak, Wojtek Rozwadowski. Wszystko związane tutaj wszystko. Z panem Niko, w Polsce więc... generalnie była Tamiya, pan Niko był dystrybutorem i była Tamiya. No więc generalnie modele wszystkie takie wygrywające w Polsce, to najczęściej była Tamiya, tam gdzieś się przebijało. Yokomo X-Ray to nawet u nas na Mazowszu nie do końca, wiesz? Nie sądzę. Przebijało się czasem Yokomo, ale Tamiya, absolutnie. I jak zaczęliśmy jeździć na te większe eventy, ETS, EOS i tak dalej, to jeździliśmy już jakoś jako Team Tamiya Poland. Jako Team Tamiya Poland, równolegle do tego ja w Polsce jeździłem Formułą Corrali. No to jedna z bardzo fajnych przygód na pewno. Ponieważ to była formuła szersza, to była formuła dłuższa, to była formuła na piankach, no więc po prostu wszystko... Trzymanie i ogień, tak, wiem. Więc też ja wiele tytułów mistrzowskich zdobyłem dla Corrali. Jako oczywiście mistrz Polski, mistrz Mazowsza. U nich też dostawałem tam jakiś discount, ale to było, wiesz, takie nic, no rozumiem, no. Nic większego. No i pierwszy poważny kontrakt, pierwszy poważny po prostu, który tak jakby zaczął moją przygodę naprawdę już bardzo profesjonalną. Już musiałeś się poświęcić temu, tak. Podpisałem kontrakt, to był koniec 2012 i to był kontakt z Durango, gdzie ja, Michał, Paweł Staszewski i Piotrek... Taka właśnie trójca was, tak, ja pamiętam was taką mieliśmy, trójkę. Mieliśmy po prostu prowadzić taki team młodych polskich jakichś tam talentów pod patronatem Durango. Do nas miał też dołączyć Piotrek Okoński. On miał dołączyć w maju następnego roku. No niestety się to nie udało. Czego bardzo żałuję, no bo Piotrek był naprawdę super świetny zawodnikiem. Zawodnik. Są zapowiedzi, nie wiem jak Piotrek dalej do tego podchodzi, ale są zapowiedzi, że może tutaj do nas spadnie na zawody. Z tego co wiem, to już Michał miał model pożyczyć nawet. No to właśnie, no. Ja mam nadzieję, że zobaczę Piotrka. Ale no to przecież to był zawodnik, który na ETS-ie był z Michałem w finale niewiele razy. Pamiętam mistrzostwa Europy moje pierwsze, Piotr Okoński był przed Michałem.
Pamiętam takie zawody, tak. Jak jeszcze jeździliśmy właśnie, kamieniami. Ale w pewnym momencie gdzieś odpuścił, z jakichś przyczyn, tak? Znaczy, no wiadomo, życie miał. Tak, tak. A Michał jakby poszedł dalej, no i są efekty tego. U ciebie są też gigantyczne efekty, no bo w zasadzie no top 20 Europy, no to już jakby no jest jakaś odpowiedzialność za to. No jakby no już tutaj nie ma przebacz. Właśnie, ja pamiętam, przyjechałem do Niko na do Legionowa, gdzieś, tak, gdzieś to było. Takie zawody. Legionowo Michałowice, tak. Malutki Bartuś i mówi, nie, ty to spoko, bo ty to puszczasz. Tak, znaczy właśnie to, co nas nauczyło wiele, oprócz samej jazdy już w Polsce, to była kultura na torze, wiesz. Bardzo często ja dostaję informacje, czy to od właśnie taty, czy to od ludzi po prostu, że trochę za kulturalnie. Inny by wjechał bez problemu, a ja oddałem pozycję, no bo się tego nauczyłem, bo wiele razy po prostu byłem tym dotknięty. Myślę, nie? Teraz tak u chudego. Dużo nerwów, dużo po prostu krzyków i tak dalej, płaczu. Dlatego, że jak jeździłem chociażby w klasie kadet, którą wygrałem. Jeździłem tylko jeden sezon, jestem z tego absolutnie dumny, bo po walce z Andrzejem Trelą, Jackiem Żurkiem, Pawłem Staszewskim, no to była naprawdę walka, bo po prostu tam też mocą się nic nie dało nadrobić. Kadet, nie? To było coś, 17,5 zł? To były środkowe się. Nie, to były 17,5 i to były tetetki. A to było tetetki, 17,5 zwoja, ale to już... Określone przełożenia. To określone, tak, że to tak jak w prostoku jest. I nie można było protoform używać. Ale to było, to już, to jeszcze było na Nimchach, to wszystko było na tak, silnik, to były, to silniki były szczotkowe Nimch, czy silniki już były, silnik, jak teraz? Silniki już były, jak teraz, no wiadomo, ta technologia odstawała. Tak, ale to były już Nimchy, to były jeszcze Nimchy. To były jeszcze Nimchy, no jeszcze tak, Nimchy. Tak, czyli... No i po prostu wiele razy byłem dotknięty tym, że mimo to, że jednak jechałem pierwszy, mimo to, że nie wiem, jedno kółko mi gorzej poszło, no to wiele razy zostałem tak wyeliminowany z wyścigu, że to po prostu... Normalne. Znaczy, takie jest właśnie. No i trzeba to wszystko przetrwać. Wiele razy tak jechać, było i najgorsze było to, że niestety ludzie, którzy w taki sposób jeździli, no to w ogóle tego nie dostrzegali, to nie był żaden problem, nie? Więc ja się tego po tylu latach nauczyłem i w sumie to nie reaguję nawet na takie wypowiedzi, że no mogłeś zrobić tak tu tak, bo według mnie taka kultura jest na to, że jest bardzo ważna. Nie, jest ważna. No, pracujemy na tym w Polsce, zawsze gdzieś troszeczkę odstawało, ale no... Nie, teraz to jest, wierz mi, niebo a ziemia. Nie, ja teraz wiem, to jest niebo, ale właśnie tak jak ja mówiłem w poprzednim filmie, tam już pod koniec, nie każdy może dosłuchał, nie, ale mówiłem właśnie, że Bartek, który jeździ z nami już w zasadzie co, trzeci sezon. Trzeci sezon. Tak, trzeci sezon jeździ z nami i przez te trzy sezony, jak teraz tam parę osób nie było i nagle przyjechali te osoby pokazać się u nas na zawodach, to nagle wychodzą, że ten finał B jest jak 3 lata temu finał A. Że w tym finale B już naprawdę się robi kultura, tak? Gdzie to naprawdę ten finał B to było takie, no to był trochę pogrom. Wygrać finał B to była w zasadzie loteria, a teraz już tak nie jest. Finał A jest naprawdę już pełna kultura i oczywiście zdarzają się incydenty jak wszędzie, to jest no normalne. Tak, tak, tak. Ale jest już ich coraz mniej. Jakby właśnie dzięki Bartkowi, ja, wiadomo, ja to będę zachwalał zawsze, tak? I Michałowi i tak dalej. Bartek siedzi z nami cały sezon i on ciągnie te nasze zawody do tego, że chłopaki mają punkt odniesienia, tak? Czy taki Bartek Zalewski, czy Kramża. Bartek Kramża, czy Jakub Łuczak na przykład. No, to są osoby, które mają punkt odniesienia na zawodach u nas i przez to wiedzą, ok, brakuje mi pół sekundy, brakuje mi 0,2 na kółku, na bestlapie brakuje mi sekunda. No, to są punkty odniesienia i teraz ty dostając na przykład nowy model w tym momencie, który model jest zdecydowanie szybszy od poprzedniej formy, pokazałeś na przykład jak z Michałem Orłowskim, no potrafiliście jechać, naprawdę to była dobra walka, tak? Tak, no, tak, jakby tak. Brakło już tego, bo to było na takim tempie, że tam no, zawadzenie o grzybek to już łączyło się z 10 metrami różnicy, tak? Znaczy, ale to właśnie, to nawet jest tam taki moment, że ja prowadziłem przed Michałem, miałem fajną przewagę, taką całkiem, tak. To może śmiesznie zabrzmieć, ale dla mnie fajna przewaga nad Michałem to było w jakieś 50, nie? No dokładnie. Wyskoczyłem na jednym grzybku, zero, koniec. No to, koniec, tak, on już był na mnie i mam farta, że mnie nie wyprzedził. No właśnie, więc to już... To jest pierwszym finałem nagrane. Tak, i to jest jakby już sukces tutaj modelu. Jakby chłopaki patrząc
na całokształt tej jazdy, plus to, co my mamy u nas w Łodzi i cała Polska, która się zjeżdża do nas, za co jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni, no, mamy szansę, mamy punkt odniesienia. I to są tacy zawodnicy właśnie jak Bartek, że ciągną nam ten poziom. Ja się cieszę, że ty nie jeździsz gdzieś za granicę na inne zawody, tylko siedzisz u nas cały sezon. My co możemy, to wiesz, dajemy tutaj jakby najwięcej treningów, żeby ten polski poziom gdzieś poszedł do góry i rzeczywiście ma to jakieś rezultaty, tak? Więc jakby dzięki, wpadajcie do nas 17-18 lutego. Będzie Bartek, będzie Michał Orłowski. Jest jeszcze może jakaś tam mała niespodzianka, ale na innych gości. Zobaczymy. Natomiast wracając jakby do pytań, no bo ja mam tutaj jeszcze parę innych, tak? Drugi kontrakt, no bo skończyło się to z Durango, tak? Tak, skończyło się z Durango, nawet ciężko powiedzieć kiedy, wiesz, bo Durango zaczynało mieć problemy. Durango zaczynało mieć problemy i finansowe, i przestało się kierowcom wypłacać, kierowcy zaczęli uciekać i to było bardzo takie, tak naprawdę w pewnym momencie, tak naprawdę takim teamem poza Jornem i Hupo, to byłem ja i Michał. Mhm. Bo ja, Michał, no można powiedzieć, że jeszcze Paweł, co prawda już przestawał powoli jeździć z nami, natomiast tak, my... My byliśmy tylko takim teamem i ja po wygranej finał B na Gran Canaria otrzymałem prosto, jasną, face to face po prostu propozycję. Czy chciałbym się stać po prostu częścią teamu Yokomo? Czy chciałbym się chciać, to nie było jakieś wysyłania mailowe, kontrakty i tak dalej. Weźcie mnie. Nie, to po prostu my od dłuższego czasu już się trzymaliśmy z Tonim Reynardem, który po prostu wykonał niesamowitą robotę i też absolutnie mnie wyciągnął. Mm-hmm. Trzymaliśmy się z Umino, Yukijiro, który niestety już odszedł do Komo, nie wiem czy wiesz. Nie. Natomiast no, on też po prostu pracę, jaką wykonywał, każdemu życzę takiego mechanika i inżyniera. I od jakiegoś czasu już się z nimi trzymaliśmy, bo modelu onroadowego Durango nie mieliśmy, tylko Yokomo. Bo już tam ją też nie byliśmy. Generalnie trzymaliśmy z teamem Yokomo. I po tym niestety niefortunnym niezakwalifikowaniu się do finału A jednym punktem, po nieudanych kwalifikacjach, bo były też incydenty po prostu amatorskie, że tak powiem. Ale tak. Dostaliśmy propozycję i od razu ją wzięliśmy. W ogóle nie, ale absolutnie. No, ale efekt jest. Ale absolutnie nie jarając się tym, że kontrakt na przykład modele mamy za darmo, tylko tym właśnie, że już możemy się tak jakby uosabiać z tymi ludźmi. Tak, że jeździmy na wyjazd i możemy iść do inżyniera, możemy iść do poustawienia. I powiedzieć, nie jedzie, rób, no, albo nie jedzie, co mam zrobić, tak? Albo zobacz, pójdź na bieg i zobacz, jak to było, bo tutaj na tych zakrętach na przykład on mi za bardzo zwalnia, co mam zrobić, tak? I to jest ten efekt. A który rok już tu jest? Przepraszam bardzo. Który rok z Yokomo? To był... który rok już? Który rok? Bo to jest... Czwarty rok. Czwarty już. Sezon, tak. Czyli... Czwarty rok. Czwarty rok... Bo ten kontrakt z Yokomo, który otrzymałem na Gran Canaria, to był sezon 2013-2014. I potem... A teraz podpisałeś kontrakt na 2 lata? Teraz na rok w 2016 na 3. Czyli dopiero w przyszłym roku kończy ci się kontrakt z Yokomo? Grudzień 2019. I co? I myślisz, że tutaj dalej będziecie kontynuować? Czy na razie... Przekonamy się. No dokładnie. Natomiast aktualnie... według mnie jestem w teamie, który absolutnie jest... Biorąc pod uwagę liczbę zawodników, która może nie wiem, nie równa się z X-Rayem, to ten team według mnie naprawdę działa jak niemiecka maszyna po prostu. No to jest feedback na najwyższym poziomie. Ale chciałbym zajrzeć do tych modeli, tak? Żeby wam pokazać, słuchajcie, jak wyglądają modele naprawdę topowe. Topowy Bartka, powiedz proszę, co to za model, kiedy wyszedł, bo to już możemy pokazać. Tak, to nie jak jest najbardziej. Już można pokazać, są w sprzedaży. Może odsunę kawałek. No to najnowsze dziecko Yokomo, z którego wszyscy zaczynają się cieszyć coraz bardziej, bo setupu ciągle nie ma idealnego. To jest YZ4SF, czyli 4WD, który powrócił do technologii wałkowej, która jest niewątpliwie lepsza niż w pasku, który został już obalony przy poprzednim modelu. No co można o nim powiedzieć? Zmieniła się bryła, zmieniał się właśnie układ, zmieniła się masa rzeczy, która po prostu wpłynęła na to, że między tym modelem a poprzednim jest przepaść. No tak. Jest gigantyczna przepaść, w ogóle nie ma co porównywać, bo ten model absolutnie według mnie niedługo będzie modelem najszybszym. Najszybszym. No, życzymy tego oczywiście. Najszybszym, ponieważ to jest dopiero jego początek. To jest dopiero początek, nie było masy testów. Na tym EOS-ie ciągle
jako czterej kierowcy, ja, Paul Crompton, Lee Martin i Mark Reinhardt, testowaliśmy inne ustawienia i wszyscy się nimi dzieliliśmy. Czyli każdy zmieniał, generalnie baza była ta sama, ale każdy zmieniał co innego. Na przykład Ackermana ktoś cofnął, żeby było mniej skrętu, ktoś dyfer podniósł, żeby było mniej skrętu. Właśnie, bo tutaj inne zmiany. Tu jest na przykład taka opcja, że można wysokość dyferencjału podnosić. Tak, jak najbardziej, tym regulujemy zachowanie się samochodu, jeśli chodzi o skrętność. A czy na przykład na Mistrzostwach Świata, czy ty kojarzysz, jaki setup miał Ryan Mayfield? Czy on na przykład te dyfry, bo tylko o to się zamknął, czy on miał na przykład dyfry niżej? On miał jeszcze stary samochód. On jeszcze starym samochodem? Tak, myślałem, to był stary. Nie, absolutnie, to był stary samochód, natomiast wersja na glinę. Aha. Wersja na glinę, no i ten samochód w wersji na glinę może i był po prostu samochodem konkurencyjnym dla reszty, natomiast na karpecie no potrafiło być inaczej niż jeżeli byśmy sobie tego chcieli. Natomiast ten samochód no to jest dobra przyszłość. To jest dobra przyszłość, bo tak jak mówię, aktualnie nie ma bazowego setupu. A czy na przykład są aluminiowe tutaj zwrotnice, sobie, tak? Wiesz co, to jest tak, że więcej części, coraz więcej wychodzi w wersji prototypowych, jeszcze nawet nie wchodzą oficjalnie do produkcji. W produkcji co już jest? Jest aluminiowy układ skrętu, natomiast właśnie takie rzeczy... A wyjście na plastikowym czy już też? Nie, aluminiowy już nawet u ciebie był aluminiowy. Natomiast takie rzeczy jak zwrotnice, inne poszczególne elementy są ciągle w fazie jakiegoś testowania, nie? One będą na pewno wychodzić, na pewno się znajdą, ale jeszcze nie teraz. Bo teraz bardziej tak jakby my się skupiamy na tym, żeby na takim modelu znaleźć setup, a do tego setupu jakieś opcje, które mogą to zmienić. Aha, czyli okej, to jest dobre, ale potrzebował na przykład aluminiowych tutaj zwrotnic po to, żeby które mieć mogą jeszcze dać coś. Tak. A tutaj macie podwójnie łamane ośki, czy to są pojedynczo? Pojedynczo chyba. Nie, to są pojedynczo łamane. Tak jak widzisz. No to super. Generalnie powiem, tak jak widzisz. Powiem, że w X-Rayu są podwójnie łamane ośki. No jakby tutaj może troszeczkę oni są inaczej skonstruowane, ale widzę, że... Nie, no ja widziałem, jak ten model jeździ. Naprawdę u nas na filmikach możecie zobaczyć. No i to jeszcze naprawdę to były pierwsze kroki. Aha. Pierwsze kroki, bo pamiętam, jak na pierwsze zawody do ciebie przyjechałem YZ4, co to był nowy zupełnie model. No i początek był trudny, wiesz. Nie dlatego, że model był słaby, tylko dlatego, że nie wiedzieliśmy, co zrobić. No tak, Model jechał wizualnie szybko, trudno się nim jechało, a na czasach nic specjalnego. Dyfry już łatwo można wymienić. No. Tak. Dyfry, tak. Widziałem, jak twój tata się tam męczył, pozdrawiamy. Dyfry to jest już poezja, po prostu w poprzednim modelu można było się ustawać na zawody, włączać stoper i wymieniać dyfry. No tak. Powiedz mi, słuchaj, 2WD byś opisał troszeczkę. Oczywiście. Odłożymy. Znaczy 2WD, ja już to mówię od dłuższego czasu, że jest to konstrukcja niewątpliwie może nie innowacyjna, ale taka stabilna, która, dobra, stabilna znaczy, konstrukcja. Taka nie przestarzała, ale nie jest jakimś przełomem nowoczesności. Dlatego, że ta konstrukcja ciągle pozwala wygrywać Lee Martinowi, ciągle pozwala wygrywać Mayfieldowi, ciągle pozwala wygrywać chłopakom. Twierdzę, że ta konstrukcja to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo udana konstrukcja i ona, która ale już pora na zmianę. Ale to już jest drugi sezon czy trzeci sezon tej konstrukcji? Znaczy, wiesz co, mówię jakby tego modelu, bo wiadomo, był jeszcze poprzedni Beam. Ale nie, wiesz co, to tak samo, to nie, to tak, też... Szymon Madziara chyba takim tym byłem. Notabene od ciebie, także... To jest co innego, zupełnie co innego, natomiast ten model jest bardzo... Z nim nie trzeba walczyć, wiesz? Z nim, tak jak z naszym poprzednim, trzeba było się trochę napracować, ale efekty też były. To z tym, który był modelem równoległym, absolutnie nie trzeba było walczyć. Jego można było ustawić bardzo, bardzo przyjemnie, a przy okazji efekty też były. Efekty można było uzyskać zadowalające jak najbardziej. I z tego modelu jestem do dzisiaj bardzo zadowolony, mimo to, że jest stary. Dlatego, że na każdych zawodach, na których jesteśmy, to nieważne, czy bez stopa najlepszego nie ma, ale jestem nim bez problemu w stanie przejechać 5 minut bez żadnego błędu, bo jest bardzo przyjemny do jazdy. Dobry stabil, ja wiem. Bardzo przyjemny jest do jazdy. Jakomo,
nie wiem, czy mam, jest, no co, no trzy takie firmy, które jakby biją się o to podium, no to jest Yokomo, jest X-Ray, jest Schumacher, tak? To już jakby też zależy od kierowcy, natomiast ja wiem, że 2WD X-Raya, ono jeszcze chwila, on tutaj teraz Bartek Zalewski się przesiadł właśnie z Yokomo do X-Raya i 4WD rewelacja, 2WD jeszcze jest trochę do dopracowania. No teraz chłopaki pracują, no jak to w teamie, tak, są ulepszenia, są zmiany, a tutaj to 2WD Yokomo, widzę, że to jest dobry, stabilny model i naprawdę nie można o nim w zasadzie złego słowa powiedzieć, bo ja widzę, jak on się na torze zachowuje i to, co mi Bartek Zalewski właśnie mówił, no w zasadzie jego tata, to, że on jest znaczy, że wbrew pozorom on wygląda bardzo miękko na torze, leci mięciutko i tak dalej, a naprawdę jest agresywny model. To wcale to jest tylko tak, że on jest taki mięciutki, ładnie tutaj się składa wszystko, ale to zależy też od jazdy, a jest bardzo agresywny. Jak mi Rafał powiedział, że w porównaniu do X-Ray, że to, że X-Ray jest płynny, a wygląda agresywny, więc tak naprawdę to, co się obserwuje, nie zawsze musi mieć przełożenie. Wizualny pogląd na RC to nie oddaje zupełnie żadnych wrażeń z jazdy, pewnie, absolutnie. Pewnie, że nie oddaje. Teraz tak troszeczkę inne pytanie. Jak postrzegają twoje hobby znajomi? Jak to jest No więc tak, słuchaj, to też jest inna historia trochę. Jako że ja przez w sumie długi okres jakiegoś tam życia już takiego trochę starszego, jakoś tam 12 lat w górę już także trochę sobie musiałem bardziej sam radzić. No rozumiem. Trenowałem profesjonalnie łyżwiarstwo i rolkarstwo szybkie. Aha. Natomiast tam, czego się bałem, no to wiadomo, treningi, dużo treningów, ale ja się bałem iść na zawody, wiesz? Bałem się po prostu. Nie jeździłem absolutnie i zawsze jak gdzieś jechałem i ktoś mnie pytał, jakie zawody, to zawsze mówię, no wiesz, tam rolki, łyżwy, bo każdy słyszał, no tam Bartek, możesz się spytać, mówię, nie no, sorry, trening mam, nie? No i wiedzieli dobrze, co ćwiczę. Aha. No ta grupa moich bliższych znajomych. Wiedziała, że jeździsz na zawody modelarskie, tak? Którzy to pewnie obejrzą, więc pozdrawiam. Pozdrawiamy. Samochodzikami się jechać ścigać, no, tak? Znaczy właśnie, jak ktoś mówił samochodzikami, no. To... Inaczej, wiesz czego nie lubiłem w tym, jak ktoś dopiero poznawał, co ja robię? Że musiałem tłumaczyć. Tak, bo jak ja, to bo zawsze jak, będzie nie, bo jak ja tłumaczyłem, że ten model dostał mandat na wszystkich polskich drogach i tłumaczyłem, jak to wygląda, że tutaj po prostu opcjonalność tego modelu to w ogóle, to opcjonalność Formuły 1 jest duża, nie? Bo ja jestem generalnie trochę zainteresowany. Tak, no i Formuła 1 ma dużo opcjonalności, natomiast ten model to w ogóle wyprzedzał lata świetlne, jeśli chodzi tak, o tak, ja też słyszałem, że... Wyprzedzał lata świetne, jeśli taki mój nowy znajomy słyszy to, to mówi, nie, no chwila, ale jak ja, to? Ten model, tak, samochodzik ten, co wyciągam z pudełka, podłączam do kontaktu. Tu i on jedzie? Tak, no i właśnie to, ja nie to, że się jakoś może tego wstydziłem, tylko nienawidziłem tłumaczyć, bo mi się normalnie tego. Nie chciało po prostu. Tak, ja każdej też potrafię godzinami. Każdej osobie po kolei, nie? Więc mam nadzieję, że niektórzy, czyli co, próbowałeś się gdzieś tam wyprzeć, tak, jadę na łyżwy, jadę na zawody już łyżwiarskie. Którzy obejrzą, no dobrze, ten film, to zrozumieją. Ale teraz na przykład już wiedzą, tak, że no tu mistrz Europy, tutaj jakieś tytuły tak dalej, ale co, kibicują ci? Masz jakoś tam w szkole, że tam Bartek dobrze ci poszło, czy coś takiego? Nie o tyle w szkole, co bardziej moi znajomi spoza szkoły, tak, z którymi spędzają co dzień czas. Ale absolutnie tak. Wspierają, a powiedz to, mi, co robię. Mam takie pytanie, ale to bardziej może do twojego taty jest, ale jak często serwisujesz model? Ty serwisujesz, tata pozdrawiamy Grzegorza. Generalnie... Serwisujesz czasy model, czy raczej to robi tata? To już mówię, jak to wygląda. No. Już na samym początku tej naszej jakiejś przygody z RC, taka domyślna umowa była prosta. Ja jeżdżę, tata mechanik, tata serwisuje. To jest bardzo dobre połączenie. Ja wykonuję to, co tata zrobił, co tata po zmienieniu po prostu niektórych... Sorry, że przerywam. Przyjeżdżajcie do Łodzi, przyjeżdżajcie do Owcy. Najlepsze zawody w Polsce. Nie ma lepszych nigdzie. Dzięki, dzięki serdecznie. Dzięki. No więc generalnie słyszałem zobacz, kurde. Takiego tatę życzymy wam wszystkim, naprawdę. Od mojego mechanika. Co zmienił? No. Co to ma zmienić? Jakie są moje wrażenia? Ja miałem wejść i niezależnie od tego, czy model po prostu nie
będzie jechał, to miałem przejechać 5 minut, miałem... I zdać relację. I zdać relację, no dokładnie. I, to jest bardzo dobre. I od początku była taka umowa, z której może i nie zawsze byłem zadowolony, bo właśnie czasem dostawałem model po prostu tak ustawiony, że nie mogłem z nim wytrzymać. No tak, tak. Natomiast to na pewno się przerodziło w coś takiego lepszego, że właśnie tata już się dospecjalizował w 100% do bycia mechanikiem, wie co robić, wie jak to robić, wie w jakim czasie to robić. Podziwiamy. A ja po prostu wiem, jakie raporty mam odbierać, nie? Bo już przez samą tą wymianę zdań, co zostało zmienione i na co to ma wpłynąć, też bardzo dużo się uczę. I... Nie, to jest, no mówię, wasz team jakby no, pokazuje tutaj ten poziom i właśnie lecąc do następnego pytania, słuchaj, jak oceniasz polski poziom na przykład na dzień dzisiejszy albo na przestrzeni tych lat, które były? No bo no, więc powiem ci tak. Wiesz, przeszedłeś przez on-road, przeszedłeś przez off-road i na glinie i na wykładzinie i po jedne, drugie, no setki zawodów w całej Europie tak naprawdę. No i teraz jak oceniasz polski poziom powiedzmy na dzień dzisiejszy? Generalnie powiem ci tak. W przeszłości jeszcze, bo miałem przerwę w jeżdżeniu w Polsce. Miałem przerwę i ja może nie byłem zaszczycony jeździć z kierowcami takimi topowymi wtedy, kiedy ja jeszcze się jakoś tam powoli wspinałem po tych początkowych szczeblach. No tak, no. No bo wtedy, kiedy ja zaczynałem w juniorskich klasach, pierwsze moje zawody OSM-owskie, w ogóle... Tak, dobre sprzęt, duże zawody bardzo były, potem gdzieś ten poziom, no więc, troszeczkę, znaczy poziom, no więc, to frekwencja spadła. Tam Artur Kramża, Michał Orłowski, Piotr Okoński, tam po prostu była masa chłopaków, którzy jeździli absolutnie na równym poziomie, nie? I tam potrafiło być parę, nie to, że był jeden finał, półtora, to potrafiło być po 5 finałów. Tak, w pierwszym jechali po prostu topowi kierowcy, którzy naprawdę pokazywali poziom. Ja z nimi nie miałem zaszczytu jeździć jeszcze w tej mojej formie. No po prostu z każdym następnym rokiem ktoś się tam odłamywał, ktoś się zajmował czym innym, bo po prostu ludzie aż tak profesjonalnie tego nie podchodzili, nie inwestowali w to, bo to też nie był tani sport. Nie, no dalej nie jest, tak? Zależy po prostu od jakiej klasy. Więc po tym powrocie zjeżdżenia tylko i wyłącznie za granicą. No tam pierwsze zawody u ciebie. To jeśli mam być szczery, to był, duży kontrast. To naprawdę duży kontrast między tym, co było kiedyś, ale teraz z roku na rok już trzeci sezon z wami jeżdżę, nie? No to znowu idzie i to w bardzo szybkim tempie do góry. Szybkim. Nam się naprawdę, jakby... naprawdę to jestem pod wrażeniem tego, w jakim szybkim tempie to poszło do góry, bo muszę powiedzieć, że zaskoczony jakoś poziomem na samym początku te 3 lata temu nie byłem. Natomiast teraz jak widzę, jak to progresuje po prostu z sezonu na sezon, to jest coś. Tak, no ci młodzi wreszcie jakby, no mam nadzieję, że po prostu warunki, które stwarzamy. No ale to już jakby rodzi się też kolejne pytanie, które tutaj mam zapisane. Co sądzisz o tych naszych zawodach XRS Poland, tak? Czy... Znaczy generalnie, tak jak już mówiłem u ciebie w Pitwalku, no to te zawody mogą się pochwalić absolutnie jednym z najbardziej profesjonalnych podejść w Europie. Jeśli chodzi o przeszkody, o wykładzinę, o miejsce, no to wszystko jest absolutnie na topowym poziomie. No nie da się już tego zrobić lepiej, nie? Jest. Znaczy, no my tam mamy jakieś rzeczywiście, wiesz, trochę inne przeszkody i tak dalej, ale no ja mówię, ale ja mówię na przykład o tym, że wiesz, jasno jest podane schematycznie. W piątek treningi sam schemat jest po prostu najwyższego poziomu. Tak, teraz będziemy troszeczkę te treningi jakby systematyzować z tego względu, że oczywiście dzięki wam, no jesteśmy zaszczyceni, że tak licznie nas odwiedzacie, robimy co możemy, natomiast jakby treningi już będą, ja będę tego pilnował, żeby już były dzielone bardziej na grupy i żeby każda grupa miała jakby swój czas na torze, żeby właśnie tacy topowi zawodnicy jak Bartek, czy teraz Michał Orłowski będzie, czy może jeszcze tam paru innych topowych, tak, że ta dziesiątka, ona niech sobie jeździ w swojej dziesiątce, niech ona ma swój czas na torze i każda inna klasa też będzie miała czas swój na torze i to będzie najlepsze dla was wszystkich, bo to nie znaczy, żebyście dużo pojeździli, znaczy, żebyście pojeździli dobrze w swojej klasie i to jest bardzo ważne. Natomiast już tam się troszeczkę się rozgadaliśmy, nie ma co. Słuchaj, takie ostatnie jakby podsumowujące pytanie. Masz jakieś rady dla nowych, młodych zawodników, tak, co mają robić, jak, znaczy, to, generalnie, jak to wygląda? Moja rada, jeśli tak to mogę ująć, skutkuje tym generalnie, że bardzo szybko będzie się nabywać doświadczenie i będzie się bardzo szybko nabywać nowe umiejętności. I moja rada brzmi, żebyście nie bali się jeździć z lepszymi od siebie. Żebyście się nie bali tego, że będziecie ostatni, że trzeba jeździć z lepszymi, z szybszymi, którzy może bardziej profesjonalnie podchodzą, bo przez taką samą jazdę, nie przez siedzenie i słuchanie teorii, po prostu przez samą jazdę, przez właśnie zajmowanie tych, nie wiem, gorszych miejsc, które was nie satysfakcjonują, zdobędziecie doświadczenie i umiejętności.
I to jest to dokładnie co, i wydaje mi się, ja zdobyłem jeżdżąc w stoku i w 4WD Open na samym początku. Że niby w juniorach u siebie wygrywałem, w kadecie wygrywałem i fajnie, byłem zadowolony, bo puchary dostawałem. No ale zaczął się modified i nagle... W 4WD to płaczę, że jakieś tam nawet do dziesiątki nie wchodziłem, do pierwszej piątki to normalnie... Ta klasa modified to już jest klasa naprawdę i ja też z paroma zawodnikami rozmawiałem i mówię, słuchajcie, wygraliście w zeszłym roku stoka, w tym roku chcecie wejść do modifieda, miejcie to na względzie, że no to już jest to już jest absolutny top poziom i finał B, finał A i tak dalej, no to już są więc jakby... absolutnie nie można się tego bać, trzeba mieć taką świadomość. A powiedz mi, co sądzisz o tej klasie, bo zrobiliśmy sobie taką klasę stok. No tam jedzie 2WD, 4WD razem, tam są, tylko że są bardzo podobne. Ja miałem o tyle szczęście, że jak przyszedłem z klas juniorskich, to w klasach juniorskich powstał dylemat, jeśli chodzi o baterie. Mhm. Bo niektórzy zawodnicy nie byli w stanie na czas naładować baterii między biegiem w klasach juniorskich, mówię o nimkach. I mówię ciągle o slotach, jeśli chodzi o kategorie, które były rozgrywane w Mistrzostwach Polski. Mhm. No i po którymś sezonie narzekania tych kierowców właśnie na to, powstała klasa spec. Mhm. I to były dokładnie 13,5 zwoja, były dane jasno... On-road? Nie, off-road. W off-roadzie. Właśnie, już coś takiego właśnie było, dokładnie, robimy, ja dokładnie o tym mówię. W off-roadzie, gdzie się jeździło plastikowymi modelami, tymi DB01, tylko się wkładało mocniejszy silnik i to było rozgrywane i na szutrze, i na hali. Mhm. I ja tam jeździłem przez bodajże 2 sezony z Sebastianem Migalem i z Pawłem Staszewskim. I to nam dało najwięcej, bo to było to przejście. To nie było od razu ze szczotki. Uważasz, że to jest dobry pomysł, to że jest, jakby to jest najlepszy między pomysł. Trakami i tak naprawdę to jest, tą najniższą nie, klasą. Nie, to jest najlepszy pomysł, bo po prostu ja przechodząc z klas juniorskich, równolegle jeździłem w klasie open, czyli w 4WD po prostu standardowym. I zacząłem odnosić lepsze, wyższe po prostu sukcesy, lepsze wyniki, kiedy zaczęliśmy jeździć w tym specu. Bo to może nie były jakieś tam prędkości zawrotne, ale było to po prostu poziom wyżej, nie? Linia jazdy dokładnie i poziom wyżej, bo to już było zbliżone do openu. Na juniory to jednak nie do końca. Teraz Iwo Czarnecki będzie właśnie eksperymentował, bo on wygrał ostatnie zawody właśnie w klasie stock i podjął decyzję z tatą, że w sumie to tym samym modelem nie będą nic zmieniać. Raz będzie jechał w stoku, a jeszcze do Modifieda się wpisał. Ja dzisiaj z nim rozmawiałem, pozdrawiam oczywiście. I mówię, okej, pojeździcie sobie sobotę i sobie odpowiedzcie, czy to jest dobry pomysł. Ale no wtedy, bo jak on porównywał czasy na przykład ze stoka, to był na pudle w finale B. Modelem stokowym 13,5 zwoja, więc słuchajcie, będziemy powoli kończyć, bo już tam się trochę rozgadaliśmy, tam prawie 40 minut materiału już jest, także kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie, wpadajcie na nasze zawody, subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nas. No i co, powodzenia na zawodach, do zobaczenia. Cześć Bartko. Cześć, do zobaczenia. Cześć, mam. Hej.